Hej kawisowie, witajcie w drugim poradniku na moim kanale. Jeśli kogoś ominął poprzedni materiał, w którym omawiałem szczegółowo wszystkie bronie, zostawiam wam link w opisie. Dzisiaj dowiecie się wszystkiego na temat zastosowania umiejętności danych postaci, na co należy zwracać uwagę oraz moją opinię, co czyni postać mocną i dlaczego warto nią grać. Poradnik został nagrany przed zmianami eventowymi, więc w komentarzu znajdziecie wszystkie informacje na temat zmian. Raduj się drobne problemy z dźwiękiem, za co najmocniej przepraszam. Chciałem podziękować za prawie 1500 subskrypcji na moim kanale. Wiele to dla mnie znaczy i cieszę się, że tak licznemu gronu podoba się to, co tworzę. Wspominam jeszcze o moim Twitchu, na którym staram się streamować codziennie. Od godziny 16 do 18 mniej więcej jest start. Śmiało wbijajcie zadawać pytania związane z grą lub ze sprzętem. Miłego oglądania. Moją tier listę zaczynam od Miraża. Jest on umiejscowiony w F-tierze. Jeśli chodzi o tę postać, była ona dobra z początku gry. Kiedy każdy się uczył mechanii, każdy poznawał grę, każdy był nowy, nikt nie wiedział, o co chodzi. Ja sam nawet grałem Mirażem, 2000 killi, 20 bomb mam na nim zrobione, ale aktualnie ta postać jest strasznie słaba. Ale co do tej postaci mogę powiedzieć? No na jej kół wysyłacie Nikoja, którego możecie kontrolować, słychać jego kroki, to ostatni bóg był do tej postaci. Mimo wszystko, nie wiem, co to zmienia, dalej ta postać jest łatwa. Będzie tak jakby, będziecie myśleć, że ona jest lepsza, tylko przez to, że komuś uda się was nabrać, tak? Ale tak jak mówię, kwestia ogrania, wrzucenia czasu w tę grę, gracie w coś, spędzacie czas, już tak jakby przyzwyczajacie się, zaczniecie rozróżniać, który jest ten fake, a który jest ten prawdziwy. Jeśli chodzi o jego ulta, to słychać kroki tego prawdziwego Miraża. I równie dobrze, jeśli biega po wodzie, to widzicie kroki, ślady zostawia, tak? Czyli te wszystkie zwykłe decoye, które biegają, one zostawiają po sobie, jakby nic nie zostawiają po sobie żadnych śladów, a ten prawdziwy zostawia po sobie ślady i słychać go, tak? To są dwie takie główne rzeczy. Nie będę też tracić dużo czasu na tę postać, w sumie jeszcze mogę powiedzieć o jego pasywce, bo na jego pasywce możecie podnosić sojuszników i respić ich, jeśli macie ich sztandary, będąc niewidzialnym. Jest to ok rzecz, ale w dalszym ciągu niewiele wnosi do gry drużynowej, więc jeśli miałbym coś powiedzieć o jego broniach, jakim można grać, to już jest preferencja. Nie robi to większej różnicy. Gracie tym, czym lubicie. Będzie to miało większe znaczenie przy innych postaciach. Następną postacią jest Watson. Umieściłem ją w E-tierze. Jeśli chodzi o Watsonicę, to ona może podnosić więcej niż jeden akcelerator i one się stakują, tak, czyli możecie nosić do dwóch. Co mogę o tej postaci jeszcze powiedzieć? Ma swoje płotki, które jak ktoś wejdzie i będzie w nich stał, będzie otrzymywać dosyć spore obrażenia i co najważniejsze, te płotki działają coś jak Arkstar, tak? Jeśli przylepicie Arkstara, to no chłop jest, stoi w miejscu, praktycznie nie może się ruszać, jest free killem. Jest takim statycznym targetem, statycznym celem, który jeśli się nie rusza, jest strasznie łatwiutki do zabicia. Podobnie w tej sytuacji, gdy się ktoś przez takie płotki wchodzi, nie niszcząc ich, jest łatwym killem. Z takich rzeczy, które na Watson się mogą przydać, to jeszcze to jest na przykład, jeśli macie drzwi i sobie zapłotkujecie i powiedzmy, że to są drzwi, trzymacie te drzwi, będziecie chcieli wpuścić chłopa do środka, przesuniecie mu się na bok, co nie, on wejdzie, wy zejdziecie z płotków i on wejdzie prosto w te płotki, jest łatwym killem, to taki tip, może ktoś grał Watson, może ktoś lubi grać tą postacią, sprawia mu fun, ale aczkolwiek wydaje mi się, że od platyny lub diamentu ta postać nie ma raczej prawa bytu, bo są lepsze postacie, stałe nerfy, na jej prale, również baterie są w replikatorze, to jest kolejny nerf na nią. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o jej prale, to że zbiera umiejętności od postaci typu Kaustik, typu Smog, Bangalorki, beczki o Kaustika mi chodzi, czy jego ulta prawdopodobnie też zbiera. Czasami może się zdarzyć, że ona wam nie zbierze tego, co nie, tego granatu i tak dalej. Tak jakby w tym obrębie tego odnawia wam się shield, tarcza, więc jest to spoko, ale w dalszym ciągu to jest mało i nie jest to bardzo grywalna postać. W sumie jeszcze powinienem powiedzieć, że to jest taka bardziej postać supportująca, grająca z tyłu, mająca bronię na walkę na dystans i dobrze jest mieć coś na taki close range, jak Mastiffka, czy jakiś flatline, coś, żeby sobie na blisko też radzić. Ale głównie takie bronie na średni,
daleki dystans, żeby supportować, wspierać swoją drużynkę typu R300, G7 czy coś tego typu. Następną postacią, którą umieściłem w E-tierze, to jest Loba. Co o tej postaci mogę powiedzieć? No, jest to serio słaba postać. Bardzo dużo casuali, czyli takich, no, takich osób, które grają for fun, nie gra, ale ta postać jest dosłownie okropna, nie ma nic wyróżniającego, co by czyniło ją dobrą poza marketem. Jeśli chodzi o jej pasywkę, to podświetlają wam się przedmioty, tak tutaj. Z takich typów to też będziecie widzieć przez zrzut. Jeśli macie zrzut z wyposażeniem, to będziecie widzieć, czy tam jest fioletowa klata, czy kraberek, czy cokolwiek innego. Więc to jest spoko rzecz, którą warto wspomnieć. Jeśli chodzi o jej Q, to jej Q jest okropne. Jak sami widzicie, pokazuję wam dystans, na który to możecie rzucić. Ale tak, pierwsza rzecz, jak zaczynacie rzucać to Q, stoicie w miejscu. Jest czas lotu, bo to musi przelecieć, jest taka smuga zostawiona jeszcze za tym, to musi przelecieć. Wy musicie wylądować, a w momencie lądowania jesteście strasznie statyczni, jesteście free fragem. Widzicie, ruszała się jak los totalny. Wyobraźcie sobie, że to jesteście wy, że spadacie, jest ten moment, w którym nie możecie chodzić, albo ledwo się ruszacie, dostajecie stubę w plecki. Totalnie pomyłka to jest, w jakim tak jakby stadium jest ta postać, bo jedynie co ma fajne, to ma fajny market. Jej Q też jest ok, zbliżając jakiś high ground czy coś, ale to jest, no nie oszukujmy się, to nie jest nic wybitnego. I mały fan jest grania tą postacią, porównując do takiego Pathfindera, który ma super linkę i można robić niesamowite rzeczy, no ale jest jak jest. Jeśli chodzi o market, to spoko jest, że można podnosić ammo bez limitów. I najważniejszą rzeczą, bym powiedział, to są magazynki, więc je powinniście priorytetować, jeśli nie macie magazynków. Ważne, żeby mieć te magazynki. Jeśli chodzi o armor i te wszystkie inne rzeczy, to w zależności czy macie dobry armor, czy potrzebujecie baterii, czy macie broń, czy potrzebujecie mastiffa, jakąś R9, bo macie alternatora i tak dalej, może powstanie osobny poradnik podobnej treści. Jeśli chodzi o broń na tę postać, to jest podobnie jak w Mirage, gracie czym chcecie, czym lubicie, ale raczej broń na średni dystans i coś na blisko bieg większości postaci, czyli nazwijmy to takim standardem. Następną postacią to jest Rampart. Rampart umiejscowiłem w D-tierze. Jeśli chodzi o Rampart, to ma szybsze przeładowanie LMG, czyli Devotion, Elstara oraz Spitfire'a i jej minigana, którego widzicie o tutaj z lewej strony na ekranie właśnie. Czyli tak, jakby to samo przeładowanie samo w sobie jest naprawdę super, jak widzicie odczuwalne to jest, zdecydowanie szybsze te przeładowanie jest, macie 5 pocisków więcej niż standardowa postać, niż taki Gibi. Również 5 powinno być, czyli powinno być 40. O, ale co się stało? Tak, 40, czyli również 5 pocisków. To samo jakby z ilością strzał w Elstarze i przegrzewanie się, bo to też się tyczy tego. Jeśli chodzi o jej tarczę, to jest to bardzo postać defensywna, jakby przez samą tarczę i przez to wszystko jak to wygląda. Generalnie jej tarcza jest naprawdę super. Tylko jest problem taki, że łatwo ją zniszczyć, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wyobraźcie sobie, że cała trójka was strzela w tę tarczę i wy z jakiejkolwiek broni, na przykład Volta, jesteście w stanie zadać 285 DPS-a, a ta tarcza ma 400, ale jeśli nie mylę, HP. Czyli no, nie jest ciężko ją zniszczyć. Wyobraźcie sobie w sytuacji, kiedy cała trójka z was w tę tarczę strzela. Więc naprawdę szybko to pada, dosyć długo się rozstawia, bo chodzi o to, żeby ją rozstawić. Ona musi być rozstawiona, bo inaczej ta postać jest słaba. Ale jeśli wam się uda rozstawić i potraficie strzelać z tej tarczy, naprawdę bije ogromne obrażenia. I jak sami widzicie, 60 obrażeń więcej, mniej więcej, także to jest dużo. I to robi różnicę, nawet nie wiadomo kiedy się pada, ale tak jak mówię, ta postać musi być rozstawiona. Jeśli chodzi o jej działko, jest spoko, nie kończy wam się ammo. Mimo wszystko jest jakby ograniczone sterowanie tym działkiem, jak sami widzicie. I tak jakby placement jest ważny, możecie jakby je rozpętać, przybliżyć, strzelać i naprawdę duży DPS ma. Nieskończone tak jakby ilość strzał, przeładowanie, DPS, jak widzicie, jest przeogromny.
strzeli, ale no w dalszym ciągu ta postać raczej nie jest grywalna. Jeśli chodzi o bronię, to głównie preferencja, bym powiedział, to czym lubi. Tego Spitfire'a warto grać, podnosić, jeśli ktoś lubi. Taki dodatkowy magazynek już robi robotę. Kolejną postacią, którą umieściłem w detirze, jest Fuse. Jest to nowa postać i co nie mogę powiedzieć, może stakować granaty. To jest jego pasywka, że może stakować te granaty i naprawdę na ogromną odległość można je rzucać. Co również warto wspomnieć, te granaty, przykładowo ten frag grenade, on się odbija lepiej niż byście go normalnie rzucali, przez względu na to, że on jest jakby ma większą nabraną prędkość i on po prostu leci szybciej. I można to naprawdę na dużą odległość rzucać, można spamować tymi nade'ami, ale w dalszym ciągu nie jest to coś super. Jeśli chodzi o jego Q, to na impact, czyli na trafienie zadaje obrażenia, później zadaje 50 obrażeń. Możecie czasami się z tym zranić. Jest to denerwujące, kiedy wam coś trafi to Q, bo jakby dużo się na ekranie dzieje, słania wam wizję. Jeśli chodzi o jego ulta, to mamy możliwość wystrzelenia takiej armaty na naprawdę duży obszar. Jest to okej postać i pozwala to jakby na spokojną grę z drużyną, na tak jakby kontrolowanie sytuacji na mapie, na powolne granie. Wydaje mi się, że do platyny ta postać będzie serio okej. Takie powolne granie z drużynką, zajmowanie pozycji, wybieranie presji na przeciwnikach. Jego ult naprawdę bije duże obrażenia, ale trzeba w tym ringu stać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jakby pozwala ta postać na odizolowanie kogoś od reszty drużyny, albo go zamkniecie w tym kręgu. Jak sami widzicie, możecie na naprawdę duży obszar to wysyłać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak mówię, bije duże obrażenia, ale aczkolwiek nie jest to w dalszym ciągu jakieś takie super, ale ciężko, żeby wyparła po prostu inne postaci. Bronie to też mówię, preferencja, jeśli chodzi o tę postać. Następne postacie to Revenant. Jeśli chodzi o Revenant, niestety nie mam go kupionego. I wstępnie nie zamierzam go kupić, no ale postaram się wam coś o tej postaci powiedzieć. Jeśli chodzi o Revenanta, to można się wyżej spinać, tak? Czyli jeśli mamy na przykład tę skałkę tu przed nami, prawdopodobnie nie wespniemy się, tak? To taki Revenancik jest w stanie się spiąć na dwie wysokości ścian, czyli bezproblemowo wejdzie na tę ścianę, jest w stanie nawet wejść o wiele wyżej, powiedzmy, że wspiąłby się prawie do połowy tej wieży. Kolejną rzeczą, którą ma, to na kucaka porusza się szybciej. Rusza się szybciej, czyli podczas kiedy wy się leczycie, to on tak crabwalkuje, co nie? Chodzi szybciej podczas leczenia i nie jesteście tacy spowolnieni, tylko wchodzi znacząco i widocznie szybciej. Na jego kół macie uciszenie. Jeśli chodzi o to uciszenie, to warto powiedzieć, że wyłącza wam podnoszenie lifeline, kół od Brave i Arm Shielda, czyli pasywkę od grubego, która jest jedną z najmocniejszych pasywek w grze, o czym powiem później. I jest to umiejętność, która zasłania wam wizję. Wy nic nie widzicie, przeciwnik nie widzi, totalny mech. Moim zdaniem, jeśli chodzi o jego ulta, to jest taki totem, który możecie postawić. Każdy go może podnieść, zabrać. Macie 100 HP, pusujecie ludzi na ślepo, nie obchodzi was co się stanie. Robicie obrażenia, robicie knocka, jesteście cofani do totemu, tracicie 50 HP, oni wam muszą zadać 100 obrażeń. Jest to strasznie głupia i bezmyślna postać, bo jeśli mnie zapytacie, bardzo wiele osób uważa tą postać za bezmyślną. Głównie jest używana do grifowania albo do robienia high kill gierek i tak dalej. Ja w niej nie widzę nic specjalnego, wolę gdyby jej nie było. I jeśli chodzi o bronię, to głównie preferencja, kto czym lubi, ale ze względu na to, że robicie dojazd przeciwnikom i musicie być na blisko, taki must, wydaje mi się, że jest must have'em i bronię głównie na close range i mid range powinno być taką podstawą. Kolejną postacią, którą umieściłem w C-tierze, jest Krypto. Można skanować beacony, czyli jest w stanie przewidzieć następną strefę. Nie jest to jakoś super mocna, wybitna postać, ale osoby grające krypto to głównie powinny być osoby prowadzące grę, czyli mówiące informacje, jeden team jest tam, drugi tam, oni zrotowali na ten budynek i tak dalej, i tak dalej. Jest to postać, która jest grywalna na turniejach ze względu na swój kit,
i na możliwości. Ale tak mówię, nie polecam tej postaci. Uważam, że do grania z randomami ta postać nie powinna być w ogóle brana pod uwagę, bo zawsze, zawsze będziecie z tyłu. Czy bez różnicy, czy to gracie z teamem, czy ten, zawsze jesteście gdzieś z tyłu drużyny, bo musicie tego drona aktywować, musicie w nim być, musicie odpalić tego ulta i tak dalej, więc to zawsze was tam będzie kilka sekund zostawać z tyłu, a jeśli gracie z randomami, komunikacja jest utrudniona, średnia postać, jeśli o to chodzi. Spoko rzeczą jest na przykład skautowanie i zbieranie informacji, bo naprawdę takim zbieraniem informacji możecie naprawdę zdziałać dużo. Bardzo ważną informacją jest czytanie z banerów, tak? Jesteśmy w stanie na banerach przeczytać, w jakiej odległości, w odległości 200 metrów, ile jest teamów jakby w tym obrębie, tak? Czyli jeżeli nikogo nie ma, to znaczy, że przeciwników tutaj nie ma, nie muszę ich szukać, albo jeśli mamy jeden team, to bardzo prawdopodobne, że dostaniemy taki odizolowany fight od reszty przeciwników. Jeśli dobrze postawić się drona, to podświetlają wam się przeciwnicy, widać ich, jak się poruszają i w ogóle, czyli daje wam takiego wallhacka. Możecie no, naprawdę latać na dosyć duże dystansy, no ale to niewiele zmienia. To jest właśnie ten jego dron. Poza dronem niewiele więcej on oferuje. Jeszcze co bym mógł powiedzieć, to mógłbym powiedzieć o jego ulcie, tak? Jego ult to jest taki ogromny, obszarowy Arstar, który zadaje 50 obrażeń. Spowalnia on wszystkich i nawet teammate'ów. Aczkolwiek nie zadaje im obrażeń, ale jeśli są w tym obszarze, to również jesteście spowolnieni, widzicie, 50 obrażeń zadaje, każdy jest spowolniony. On usuwa płotki Watson, beczki Kaustika, pylona od Watson, czyli jej prale. I wydaje mi się, że z tych rzeczy to. I on jest takim właśnie głównym counterplayem na Watson i na Kaustika po części. Ale jeśli chodzi o Kaustika, to te beczki można wcześniej odpalić. I wtedy taki krypto niewiele zrobi i dojazd się nie odbędzie, bo jak wiadomo jesteście rozstawieni. Beczki są w różnych miejscach, nie tylko w jednym, więc każdy odpali po beczce i z takiego dojazdu nici. Jeśli chodzi o taką osonicę, to ona ma o wiele trudniejszy czas niż Kaustik. Warto nosić i stakować akceleranty na nim, żeby sobie odpalić i ładować tego ulta, żeby móc znowu zaatakować. Albo żeby farmić sobie armor. Z drona tego ulta możecie wyjść, możecie biec od razu. EMP wam się jakby nawija wam obrażenia. Można zrzucić ten armor, ale w dalszym ciągu jakby ulegnie uszkodzeniu, tak? Stracicie te dwa paski, ale EMP, czyli osoba, która używała tego ulta, nie dostanie jakby tych obrażeń, tak? Które użyła z ulta, czyli po prostu się zmarnuje. Jest to postać na dojazdy i powinna mieć tego Mastiffa na close range, bo jak wiadomo robicie dojazd przeciwnikom i coś takiego wspierającego na długi dystans, bo wiadomo, macie Mastiffa i coś na taki mid-long range powinno się okazać super sprawą. Aczkolwiek takie SMG typu Bolt też powinno dać radę. I kolejną postacią, o której chcę powiedzieć, to Bangalorka. Bangalore umieściłem w C-tierze. Swojego czasu na początku była naprawdę super mocna ze względu na jej pasywkę. Ja jej nienawidzę. Nienawidzę Bangalorki, bo jeśli chodzi o jej movement, strasznie źle się na nim czuję. Jest taka dla mnie kwadratowa, taka powolna i taka ble i w ogóle. Nie lubię do niej strzelać ani grać przeciwko niej, bo jej pasywa to coś nienawidzę. Nie. Nienawidzę. Zawsze się denerwuję, jak ktoś gra bangę i pasywa jej się odpali. Nie umiem strakować, jest szybka i w ogóle, ale jeśli chodzi o nią, to bardzo polega na RNG, bo polega trochę na tym, czy znajdziecie ten złoty celownik. Bo nie wiem, czy wiecie, jak jest gaz, jest dym, jest smoke, bez złotego celownika nie widzicie. Ta postać jest spoko. Jeśli na przykład macie złoty plecak, tak? Jeśli macie złoty plecak na Bangalorkę, warto dawać Bangalorce plecak. Jeśli nie macie typ postaci typu Lifeki albo Gibraltar czy tam Miraża, bo te postacie im warto te plecak dawać. Jak wiecie, mają większy potencjał podnoszenia jakby swoich sojuszników niż na przykład Rawka albo Revenant czy ktokolwiek inny, nie? Czyli wracając do tej postaci, tak jakby ma smoka, który zasłania wam wizję. Najczęściej można kogoś zasmokować, podnieść go w tym smoku. Możecie równie dobrze zgryfować swój własny team, czyli macie okazję na zabójstwo, wrzucacie smoka pod siebie, bo macie mało HP, nie chcecie paść. Ktoś z waszej drużyny mógł zrobić killa, ale nie zrobił, bo stał obok was i zasmokowaliście i on nic nie widział. Możecie zasmokować przeciwników, żeby nic nie widzieli, albo możecie ich trakować, mając te digital thready, czyli te celowniki na podczerwień. Jeśli chodzi o ulta, też można go całkowicie
zdodżować, czyli uniknąć wszystkich pocisków, bo jak wiecie, najpierw to musi spaść, chwila mija, są sekwencje, w jakich to się odpala. I jesteś w stanie tak jakby umiejscowić się tak dobrze, żeby nie oberwać z żadnym z tych pocisków. I również wasi teammate, jeśli wy wyrzucacie tego ulta na dojazd, to również wasi teammate mogą dostać tą bombą i coś jak przy ulcie Gibraltara. Jesteście spowolnieni i autentycznie nie wiecie, co się dzieje. I jeśli chodzi o bronię, to głównie broni na close range, na dystans, raczej staracie się skracać dystans Mangalorką ze względu na to, że macie swoją pasywkę i macie przewagę nad przeciwnikiem, jesteście szybcy, tak? Głównie waszym atutem jest taki close range, na krótki dystans walka. Kolejną postacią, którą umiejscowiłem w BT-rze, jest Lifeline. Jeśli chodzi o Lifeline'kę, jest to obowiązkowa postać do złotego plecaka. Od razu to mogę powiedzieć z bomby, tak o, obowiązkowa postać na złoty plecak. Jest naprawdę super postacią na normalki, do pogrania z drużyną, pogrania agresywnie, do bawienia się grą. Dron jest fajny na początku, jeśli walczycie, bo na początku daje on wam najwięcej. Kiedy macie słabe armory, jeśli macie kraka, potrzebujecie się wyleczyć, dajecie sobie drona. I naprawdę zmienia to, robi to różnicę. Ten dronik, w szczególności na początku, może leczyć całą ekipę, cały teamek może być leczony w tym samym czasie. Niestety, jeśli w strefie, to on ginie po dwóch tickach, ale jeśli nie mylę, i nie można go poruszać. Kiedyś go można było przesuwać i można było zmieniać nim pozycję. Jeśli chodzi o tarczę i pasywkę, co jest głównym atutem, możecie cały czas kogoś podnosić. I jeśli chodzi o granie Lifeline, powinniście się starać podnosić przeciw jakby swoich teammateów tarczą w stronę przeciwnika. Jeśli ktoś jest, powiedzmy, że to jest wasz sojusznik, został powalony, tu macie przeciwnika i tu jest cały jego team, to nie staracie się podnosić tarczą, żeby była plecami, tylko właśnie do nich. I jest to super cover, osłona dla was i również moment, w którym oni muszą skrócić ten dystans. Więc warto w takich sytuacjach mieć jakąś broń na close range na przykład i na coś na średnio daleki dystans. Bo Lifeline to jest taka raczej postać supportująca. W dalszym ciągu możecie pozwolić sobie na agresywną grę, bo ma naprawdę fajny feeling postaci, lubię jej movement bardzo. I należy pamiętać o tym, że nie możecie zginąć, tak? Jesteście Lifeline i wy musicie podnosić swoich sojuszników, tak? Powinniście unikać jakby biegania z przodu, bo jeśli dostaniecie knocka, to bardzo prawdopodobne, że już nic z tego, tak? Bo wy możecie zawsze podejść, kliknąć, tapnąć swojego sojusznika. Pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś dostanie knocka i wy jesteście blisko, priorytetem jest, żeby go podnieść, wyrzucić nade'y. Wyrzucacie nade'y, jeden nade, drugi nade, biegniecie do swojego teammate'a, podnosicie, jest tap i coverujecie go, tak? I to naprawdę robi różnicę na takich normalkach, bo to jest super postać do grania takich normalków, ale jeśli chodzi o rankeciki, to wydaje mi się, że są lepsze postacie, aczkolwiek nie jest to najgorsza postać. Jeśli chodzi o zrzut, to zawsze wam gwarantuję medy, czyli tarcze albo strzykawy lub dodatki do broni, na przykład fioletowy bolt do mastiffa, albo celowniki lub armor, ewentualnie czapę czy podnoszenie. Tak, jak widzicie, celowniki, dodatek, medy i czapka, armor albo podnoszenie, ten knockdown shield, który również jest bardzo ważny, bo możecie za tym knockdown shieldem, jak jesteście powaleni, jakby użyczyć swoim teammate'om, że leżycie, jesteście powaleni, trzymacie go, wasz teammate gra za wami, jest naprawdę super i potrafiająca odmienić losy rzecz. A jeśli chodzi o bronię, głównie taka supportująca postać, dobrze jest mieć mastiffa, bo możecie grać wokół własnej tarczy i coś na taki bliski, średni, daleki dystans. Więc tak bym powiedział, głównie preferencja, ale ten mastiffek naprawdę spoko i robi robotę. Kolejną postacią to Pathfinder. Pathfinder jest to naprawdę super fan postać. Możecie robić takie dalekie grapple, latać po całej mapie. Naprawdę jest super, subcio. I w ogóle jego zipka jest dobra do rotacji, do zajmowania wysokich pozycji, do rozszerzania gry, do wybierania presji na przeciwnikach i tak dalej, i tak dalej. Może zajmować miejscówki, których właściwie żadna poza Octane'em po zmianach na Octane'ie nie może. Minusem co może być, że każdy może te zipki zabrać, ale nie powinno się tak patrzeć. Na przykład dla porównania, tu jest wasz teamek, tam jest enemy team, jeśli uda się wam zabrać zipkę,
spaść, zeskoczyć, graplować się, dolecieć do miejscówy. O! Do miejscówy, co nie, przykładowo wam pokazałem. I zająć tę pozycję, ten high ground i strzelać do przeciwników, wywierać się ogromną presję, czyli to jest jakby taki plus tego Pathfindera, że możecie strzelać do chłopów i tak dalej, pyrkać ich, wasz teamek może w międzyczasie podejść, a oni się muszą wycofać, bo wy stoicie tutaj, jeśli oni tego nie zrobią, macie na nich free angle i potraficie robić różnicę, tak? Jeśli chodzi o Pathfindera i jego broni, jego kit, to jest jedna z najbardziej fun to play postaci i z bardzo dużym skill capem, ale była bardzo nerfiona, ma ogromny hitbox, jest jedną z postaci, która ma low profile, czyli ma zwiększone obrażenia o 5%, w nogi dostaje tyle samo obrażeń co w klatę, co moim zdaniem jest totalnym bezsensem, może skanować strefy. Jeśli chodzi o jego linkę, to bo chyba nie mówiłem, jak się to wykonuje. Żeby skakać tak daleko tą linką, to głównie praktyka. Praktyka, uczyć się i tak dalej, żeby latać lepiej. Ale żeby wykonać taką podstawową linkę, to należy trafić Q i od razu spację trzymacie. Q i spacyjka i lecicie taką fajną linkę, tak przyjemne to jest strasznie. Można się fajnie nauczyć nim latać. Można też skrócić dystans, wejść na budynek, czy jakieś różne inne dziwne rzeczy robić. Im krócej przelecicie, tym jego jakby Q jest, ma mniejszy cooldown, 8 sekund jak widzicie, gdybym przeleciał dalej, miałbym pełny cooldown, już nie pamiętam ile to jest, około 25-30 sekund. Jeśli chodzi o bronię, to mastiff jest bardzo ważny, bo możecie skracać ten dystans, jeśli wasz team jest z przodu, robi dojazd, wy jesteście z tyłu, macie tę linkę, zawsze możecie skrócić dystans, tu jest wasz teamek, wy dojeżdżacie, pomagacie, robicie oro, popowi, co nie. Kolejną postacią, którą umieściłem w Atirze, jest Bloodhound. Co mogę o tej postaci powiedzieć? Ogrom buffów został ten herosik i jest naprawdę przydatny. Robi robotę. Ja osobiście za bardzo za nim nie przepadam. Uważam, że ma taką dużą głowę, jest łatwo trafialny. Aczkolwiek jest to postać ofensywna oraz defensywna. Ze względu na to, że wasz skan może być użyty albo w ofensywie, żeby wyłapać pojedynczy przeciwników, tak, kto gdzie jest. Jeśli ktoś jest na przykład jakby odseparowany od swoich teammateów, możecie go stargetować całą trójką, dojechać i go zabić, tak? Wtedy macie free killa, oni są duo, muszą uciekać, albo wy ich gonicie i zabijacie. Kolejną rzeczą, jesteście w stanie mówić info waszym przeciwnikom, kto był, ile czasu tutaj, w tym miejscu, dawać skany, ten skan wam się podświetla, jeśli ktoś się porusza, wy w dalszym ciągu widzicie, jakby przez 4 sekundy, jeżeli mi nie myli pamięć, jego kroki i tak dalej. Więc to jest naprawdę super. W defensywie jesteście w stanie tak jakby zeskanować team, pokazać, że tu jesteście, to jest wasza miejscowa, wy tu stoicie, mają sobie odejść, jeśli zeskanujecie i widzicie ich pozycję, czyli powinni się wstrzymać na chwilę z podjazdem, chyba że już jest za późno. Jeżeli chodzi o ulta, to możemy go użyć w celu zdobycia informacji na temat pozycji przeciwnika, jego postaci, czy ktoś nie jest solo i może nie byłoby warto go spuszować. Zwróćcie uwagę na to, że poruszacie się o wiele szybciej. Szybciej aktywujecie Q niż normalnie, bez ulta. Oraz czas jest o wiele bardziej skrócony, więc weźcie to pod uwagę. W jakich momentach powinniście używać ulta? To po prostu nie bójcie się go używać, tak? Musicie sami dojść do tego wprawy, kiedy będziecie wiedzieć. Ale pamiętajcie o tym, że jeśli przeciwny Bloodhound ultuje, wy również ultujecie jakby na counterplaya, tak? Kontrujecie go wtedy. Oraz taką dodatkową rzeczą, to po zabiciu przeciwnika, po waleniu go, dostajecie dodatkowe 5-15 sekund na długość, na czas trwania naszej super umiejętności. Te skany, co mogę o tych skanach powiedzieć, to jakby nie działa on obszarowo, że wokół was, tylko właśnie w kierunku, w którym się patrzycie. Nie wiem jak to dokładnie działa, bo tą postacią nie grałem dużo, czy na przykład jeśli ktoś by był tam na górze i wy się nie patrzycie w górę, czy wam zeskanuje, ale aczkolwiek wydaje mi się, że skanuje wam właśnie w stronę, jak sami widzieliście, w którą się patrzycie,
Czyli jeśli chcecie zeskanować górę, powinniście się patrzeć w tamtą górę, czy pod was też powinniście się patrzeć pod was. I właśnie to chwilę temu miało miejsce, ten taki fade był i to było wszystko tak widać i było podświetlone. Jest to spoko postać do noszenia tego helmetu, bo macie szybsze skany. Strasa wam się cooldown, szybciej macie ultika, możecie grać znowu agro, czyli żeby zdobyć informacje i tak dalej, i tak dalej. I jest to głównie postać do gry close range, do gry agresywnej. Czyli Mastiff, jakieś SMG, R300. Głównie preferencja, ale ten Mastiff jest, powinien być bardzo ważny, bo skracacie dystans na swoim ulcie. Powinniście skracać dystans, powinniście wykorzystywać atut, że jesteście strasznie szybcy i ciężko was trafić po prostu. Ja często nie lubię Bloodhounda, bo ciężko go trafić na tym ulcie. On pędzi jak przecinaka. I co również jest ważne, poszerza wam się kąt widzenia. Jak sami mogliście zauważyć tu przy końcówce, rozszerzył wam się kąt widzenia, pole widzenia, widzicie więcej. To również przekłada się na feeling strzelania, bo macie powiększone FOV o 10. I to już zmienia tak jakby czułość wam i może się inaczej strzelać. Wszystko widzicie na szaro-biało. Przeciwnicy są jakby podkreśleni na czerwono, co również działa przez smoki oraz gaz kaustika, co warto wspomnieć. I to jest taki atut tej postaci, widzicie, biegał szybciej o wiele. Następną postacią, którą umieściłem w Atirze, jest Octane. Jeśli chodzi o Octane, po ostatnich buffach na jego trampolinkę jest naprawdę super i jest fun to play postacią. Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi lubi grać Octane'em. I UQ jest fajne, przyjemne. Po buffach na jego pasywkę i na trampolinę jest bardziej grywalny. Minusem tej postaci, jeśli aktywujecie Q, jesteście słyszalni naprawdę z daleka. To jest minus. Słychać to Q, jak je wciskacie, słychać samą postać, jak biega i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie niepożądane rzeczy. Jeśli chodzi o czapkę na tę postać, to jest bezużyteczna ta czapka na nim. Macie niskie cooldowny, na Q nie potrzebujecie. Trampolinę i tak macie co 60 sekund, więc wam to niepotrzebne. Chyba, że chcecie się zachować tak bardzo selfish niż teamplayowo, to wam broni. Jeśli chodzi o tę trampolinkę, jest naprawdę bardzo przyjemna. I tak jakby rozbudowali ją w ostatnim update'cie, że jeśli biegacie z kontrolem, czyli ze slajdem, wystarczy wcisnąć kontrol przed samym skokiem, lecicie dalej. Lecicie tak jakby na prędkość do przodu. A jeśli po prostu pobiegniecie bez wciśniętego kontrolu, wybije was w górę, żeby zająć się najwyższą pozycję, high ground i tak dalej, i tak dalej. I macie możliwość double jumpa, czyli jeśli raz się wybijecie, możecie jeszcze raz kliknąć spację i skorzystać z tego double jumpa, złapać się linki, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka trochę postać zbliżona do Pathfindera, bo ma też jakby movement speed, mają jakąś ucieczkę, ma tę trampolinę, która jest podobna do jego grappla. Ale takim głównym atutem, który mógłbym powiedzieć, że w porównaniu do Pathfindera, Octane ma mniejsze hitboxy. Jak możecie zauważyć, nie ma low profile'a, czyli nie ma zwiększonych otrzymywanych obrażeń o 5%, co jest naprawdę, robi dużą różnicę. Więc to są takie jego główne atuty i co jeszcze bym powiedział, to że nie można się zabić ściskając Q. Nie można się zabić, więc możecie śmiało używać Q, nawet jeśli macie mało HP, żeby uciec przed przeciwnikiem. Macie wyknięty armor, bateryjkę wyknęliście, chcecie biec, chcecie uciekać, to możecie spamować Q. Zawsze wasze HP się skończy na 1, nie da się paść. I tak jak mówię, głównie broni na dojazd, na close range, na Mastiffa, jakieś R300, coś tam, to co lubi. Ale głównie takie bronie na blisko, czyli ten Mastiff byłby super. Mastiff pasuje praktycznie do każdej postaci, więc o to się nie musicie martwić. Ale tak jak mówię, głównie preferencja, co kto lubi. I też warto wspomnieć, że jeśli klikacie Q, biegacie, to macie poszerzone pole widzenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wasze pole widzenia jest jakby poszerzone. Sami, jak mogliście zauważyć, teraz z prawej strony ekranu macie poszerzone pole widzenia i feeling strzelania wtedy z broni jest autentycznie inny, co można bardziej zaobserwować, tutaj wam pokażę na Wingmaniku, bo jest taki odrzut broni, tak strzelacie normalnie, co nie, jeśli zapakujecie Q, poszerza wam się pole widzenia, jeśli strzelacie z tego Q, jak widzicie, jest taki odrzut, ta broń tak gdyby dziwnie jest odpychana.
co nie? Co również wpływa na feeling i na to, jak tą postacią się gra. Kolejną postacią to Caustic. Jeśli chodzi o Caustica, to nie ma takiej legendy jak Caustic. Caustic może śmiało przyjmować złoty plecak i czapkę. Jeśli ktoś ma na przykład złoty plecak i ma też złote podnoszenie, to podniesie się na złotym plecaku. To również taki protip, więc warto na to patrzeć i zwracać na to uwagę. Caustic może śmiało podnosić w gazie. Jeśli chodzi o jego beczki, to można je zniszczyć, strzelając sam dół i może to również zrobić przeciwnik. Może rozstawić Caustic do 6 beczek, które chyba trwają 15 sekund czy 25, nie pamiętam. Jeśli chodzi o Caustica, jest to bardzo defensywna postać, która również nie ustaje w ofensywie, bo można zarzucić beczkami przeciwnika. Jeśli ktoś próbuje was spuszczać przez ten gaz, jest praktycznie killem. Tak, nie może się ruszać, strasznie ciężko spuszczać tę postać. Jeśli puszujecie taką postać, to liczcie się z tym, że zajmie wam to zbyt dużo czasu. Jeśli zajmie wam to zbyt dużo czasu, nie pokonacie przeciwników, nie dostaniecie armor swapów, przychodzi kolejny team, zabijają was i wracacie do lobby. I tyle było z puszowania Caustica. Jest to strasznie nieprzyjemna postać do puszowania i raczej starałbym się jej nie puszować, odpuścić. Mówicie, chłopaki, idziemy stąd, oni mają Caustica. Nie ma co więcej na ten temat mówić, ta bota jest strasznie unhealthy dla gry, dla samej jakby kondycji gry i bardzo dużo prosów narzeka na tę postać. Nie bez powodu. Jego ult, taka bomba gazowa, którą możecie rzucić i truje wszystko wokół. Jak widzicie, zwiększają się obrażenia, jak ktoś w tym stoi. Dobrego ulta rzucicie, to przeciwnik jest od razu zmuszony, żeby uciec stamtąd. Ważną rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest to, że to jest nadgrubasek i ma zmniejszone obrażenie o 15% i nie może zostać spowolniony. No jest to niefajna mechanika, nie powinno być takich mechanik. Caustic jest super mocny, jeśli chodzi o gaz, ma możliwość widzenia przeciwników przez swój gaz. Tak macie pasówce w pasywce napisane, dlatego jak ktoś was puszuje przez ten gaz, jest praktycznie, że martwy i jest o wiele lepszy od Watson, bo równie dobrze może być zastosowany ofensywnie, rzucenie granatu komuś, beczek na głowę, odpaleniu je. Kolejną postacią w mojej liście w S-tier jest Horizon. Horizon jest nową postacią, bardzo mocną postacią ofensywnie, defensywnie, bo można użyć jej Q do ucieczki, żeby nadać sobie trochę prędkości czy trajektorii, do rzucenia Q pod nogi swojemu powalonemu przeciwnikowi, żeby mógł to zabrać i uciec za cover, schować się, tu go podnieść, tak, podnosicie przeciwnika, jesteście schowani, nic wam się nie dzieje, ma fajną pasywkę, która umożliwia outplay przeciwniku. Dla przykładu, potrzebujecie rzucić, łyknąć sobie bateryjkę, tak? Możecie rzucić Q powietrze, lub w miejscu takim, w którym będziecie mieli, będzie przeciwnik miał ograniczoną widoczność, czy to za drzewem, czy obok budynku i tak dalej, możecie się schować, łyknąć tego bata, ciężej was trafić w powietrzu, więc to jest też jakby możliwa rzecz do wykonania. To również warto wspomnieć, na Q macie 100% akuracji, co wam za chwilę pokażę, czyli nic się nie zmienia. Jesteśmy w stanie w powietrzu zacząć się leczyć, spaść, wykorzystać ten moment, w którym zaczynamy wcześniej łykać bateryjkę, tak, wykorzystać pasywę, schować się za coverem, gość nas dojeżdża, my mamy tą przewagę 1,5-2 sekundy, w których on nas zgonił, a my zaczęliśmy już w powietrzu spadać, użyliśmy mechaniki, żeby się schować za coverem, tak jakby użyliśmy tego prostego behopa, żeby schować się za cover, łyknąć tego bata, dać sobie ten dodatkowy czas. Gość jest w szoku autentycznie, bo jeśli ktoś nie ogarnie, że ty tego bata łykasz, a można też nie ogarnąć i zdążycie się schować, macie mastiffkę, macie R9, no to chłopa robicie, tak? No, nie oszukujmy się, bardzo to potrafi zmienić przebieg takiej sytuacji. Kolejną rzeczą, tak jak mówiłem, nasze 100% akuracji na Q Horizon, jak sami widzicie, wszystko chodzi, nie jest to ciężkie, wystarczy kontrolować tylko recoil, jest on prosty. Jak sami widzicie, po skończeniu się tej windy grawitacyjnej zostajemy wyrzuceni do przodu, czyli jakby w stronę, w kierunku, w którym się patrzymy. Bardzo niski cooldown tej umiejętności,
Czyli co mi widzicie, stoi chyba około 12 sekund, o ile się nie mylę. Cooldown jest 15, 20, już nie pamiętam, zaraz się dowiemy. Trzeba pamiętać, że mam też czapkę, czapka skraca cooldown. 12 sekund z czapką, normalnie chyba jest 15-18, jeśli nie jestem pewien. Tak, dlatego no jest to naprawdę super rzecz. A jeśli chodzi o jej ulta, to powinniście stakować Arkstary. I można również przyciągać ludzi za obiektami, czyli powiedzmy, wy stoicie tutaj, tak, jesteście tu za tym coverem, tutaj, a ktoś rzuci tego ulta dobrze, to was po prostu wciągnie, tak? Ktoś rzuci tak ulta, to was może równie dobrze tego ulta wciągnąć. Jeśli rzuciliście tego ulta, starajcie się rzucać te Arkstary, głównie powinniście nosić Arkstary na Horizon i spamować nimi i wtedy robicie chłopom totalne. I jeśli chodzi jeszcze o tego ulta, to jest on dobry ze względu na to, że jeśli go rzucicie, przeciwnicy nie są w stanie was trakować, jesteście przyciągani. Również wy możecie zostać przyciągnięci, albo was przeciwnik. I w momencie, kiedy jesteście przyciągani, ktoś musi zmienić target, tak? Ktoś musi zmienić target z was na tego ulta, bo jeśli tego nie zrobi, prawdopodobnie zginie od nade'ów, od czegokolwiek, tak? Od dostania lasera, bo stoi w miejscu, łatwo go trafić. Albo od samych nade'ów, kraka dostanie, no i już wtedy nie zdąży wyknąć bateryki i jest po popie, nie? Dlatego jest naprawdę mocna postać, może zajmować high ground. Jak sami widzicie, też jestem wciągany, ma duży skill cap, możliwość outplayu, jest fun to play. Więc głównie na tę postać nosiłbym bronię na taki close distance, na taki bliski, daleki. Ma stifler jakieś 300 volci. Kolejną postacią, którą umieściłem w S-tierze jest Wraith. I nasza Wraithka ma 5% otrzymywanych obrażeń, tak samo jak Pathfinder i Lifeline. Co o czym zapomniałem powiedzieć. Prawdopodobnie. Jeśli chodzi o Wraithkę, jest to moja ulubiona postać. Mogę śmiało powiedzieć, mam chyba 37 tysięcy killi na niej. Wraithka to jest głównie postać, która skautuje, która powinna biegać przed teamem, powinna leadować, powinna jakby wywierać presję na przeciwnikach, zajmować pozycję, korzystając ze swojego małego hitboxa, bo jest to postać z najmniejszym hitboxem w grze. Do gry agresywnej, do chodzenia z tym mastiffkiem, z R9, Voltem, Flatlinem, z takimi agresywnymi broniami, do robienia oro oponentom i tak dalej. Jeśli chodzi o IQ, to ma naprawdę wiele zastosowań. Można również, gdzie mam tą zipkę, można również w trakcie Q skoczyć na zipkę i się jej złapać i tak dalej. Możecie uciec, możecie postawić portal do waszego teamu, żeby bezpiecznie zrotować, na przykład żeby zająć high ground, bo powiedzmy wy macie wasze Q, stoicie z teamkiem tutaj. Nie wiem, gdzie mogą być oponenci. Powiedzmy, że stoicie tutaj z teamkiem, tak? Oponentów macie tu na wieży, to jest już lepsza sytuacja. Jeśli byście mieli biec tutaj w górę, nie byłoby tu tego care package, albo nawet gdyby tu był, to macie problem, tak? To będzie problematyczne, żeby dostać tam na górę, albo tutaj gdzieś, żeby się schować. I zawsze ten portal jest super, żeby zrobić rotację, żeby zająć jakąś lepszą pozycję, korzystając z tego portalu. I umożliwić to wam również waszym teammate'om, tak? Czyli jeśli chodzi o rotację, to zawsze będzie dobra postać i macie teraz przewagę nad nimi. Oni muszą zejść, ustawić się inaczej, grać z tyłu, zeskoczyć, cokolwiek. I naprawdę, jeśli chodzi o to, ta postać daje utility drużynie, możecie grać solo. Dodatkową mechaniką, którą możecie korzystać grając z Radką, powiedzmy, jesteście z teamkiem, tak? Jesteście tutaj, tam jest przeciwnik. To jesteście w stanie go, tak powiem, porwać, zrobić na nim kidnapa. I powiedzmy, że stawiacie portal, wchodzicie gdzieś wysoko, w miejsce takie, w którym ktoś nie będzie mógł później tego portalu zabrać, tak? Wchodzicie wysoko, stawiacie portal w powietrzu, biegniecie na przeciwnika, klikacie Q w dobrym momencie, porywacie go, chłop przez portal nie wszedł, ale porywacie go, a on wychodzi portalem, spada i ma później trudność, i ma później trudność takim portalem wrócić. To jest również mechanika spoko, którą warto znać grając z Wratą. Jak widzicie, chłop nie zdąży zareagować, wy stoicie z teamkiem, jesteście z kampieni, robicie mu oro. Równie dobrze możecie blokować waszym ultem drzwi, możecie blokować przejścia. Pasywkę ma średnią, aczkolwiek w dalszym ciągu przydatną.
Głównie musicie zwracać uwagę na wasze pozycjonowanie, bo to robi dużą różnicę w fightach. Powinniście korzystać z coveru, powinniście korzystać z tego, że macie mały hitboxik i tak dalej, i tak dalej. Wywierać te presje na przeciwnika, grać z waszą drużyną. Ostatnią postacią, którą umieściłem w S-tierze, to jest Gibraltar. Jest to nas grubasek, 15% redukcji obrażeń. Jego ult wydaje mi się, że najmocniejszy ult w grze, nie ma mocniejszego ulta, potrafi roznieść cały team, ekipę. Jeśli chodzi o jego pasywę, najmocniejsza pasywa w grze chyba, ma tarczę i ta tarcza potrafi wam przyjąć strzał z krabera, cokolwiek, jeśli powiedzmy komuś zadaliście 44 obrażenia, jeden pocisk zadaje 11 obrażeń, to nie robi to różnicy, nie dostaniecie dodatkowych obrażeń, albo jeśli mam tutaj zadać 40 obrażeń i siądzie strzał z krabera, albo zostanie 1 HP tarczy i siądzie strzał z krabera, nic nie otrzymujecie. Jeśli chodzi o 1v1, jest obowiązkowy, jest pompka na niego, obowiązkowo Mastiff albo Ewa. Jeśli chodzi o jego bańkę, to szybciej w bańce podnosicie, 2 sekundy chyba szybciej, o ile mnie nie myli pamięć. Co również jest ważne, 15% zwykle szybciej consumable rzeczy, czyli medy, albo akcelerator i tak dalej. Czyli powiedzmy 15% z 10 sekund, to 1,5 sekundy wam zabiera, tak? Czyli jeśli bańka trwa 12 sekund, wy kogoś podniesiecie 4 sekundy, to ktoś już nie zdąży łyknąć Feniksa. Czyli warto pamiętać o tym, żeby mieć tego bacika i łykać tego bata. Jeszcze wracając do pasywki, to jeśli macie pasywę i sobie kucniecie, zasłania wam praktycznie cały hitbox. Całego i biegów wam zasłania. Jego ult na 100% jest bardzo mocny. Działa on na podobnej zasadzie jak Bangalorki ult, ponieważ można też się z niego zabić. I też wasi teammates są spowolnieni oraz wy dostajecie ten efekt po takim otrzymaniu obrażeń bomby. Ale mimo wszystko jego ult jest o wiele mocniejszy. Żeby wam to jakoś zademonstrować. Jeżeli chodzi o samego ulta. O, tak jak widzicie, wpady bomby, był damage, duże depsy, można się tym ultem zabić. Jeżeli chodzi o samego Gibiego i jego ulta. To śmiało można grać na takiej zasadzie, rzucacie ulta, dajecie banieczkę pod siebie, tak łukacie bata, resetujecie się teamem i jesteście wtedy w stanie tak jakby spuszować kogoś innego, kogoś jakby musicie ten czas, tak jakby nikt was nie spuszuje, tak, bo ult spada na was, łykacie bata, resetujecie się, zmieniacie pozycję, zajmujecie coś lepszego, spuszujecie kogoś, tak, jest naprawdę dużo możliwości, jakie ten ult nam oferuje. I co warto wspomnieć, Gibi przez swojego Armshielda jest bardzo dobrym snajperem, czyli jeśli macie tego Mastiffka, a jest obowiązkowy, to zawsze możecie grać broń na długi dystans i z kim byście nie walczyli, z kim byście nie mieli duela na długi dystans, czy czegokolwiek, 80% czasu jesteście w stanie wygrać tego trade'a. Albo przyjąć obrażenia na waszą tarczę, nie tracicie medów, nie tracicie HP, wygrywacie duela, wy mu dacie 40-57, a on wam da tarczę. Tak, i wygrywacie duela. Wy macie armor, Evo się nabija, a on z tego nic nie ma, bo w tarcze się nie nabijają nie nabija się tarcza, także to naprawdę super rzecz. On traci jeszcze medy dodatkowo, nie nabija Evo, wy nabijacie Evo, nie tracicie medów, jesteście zadowoleni, to jest super. Jest naprawdę super mocna postać, ja lubię bardzo Gibiego, jak grałem rankedy, grałem głównie rankedy Gibim, solo rankedy, tak? To grałem głównie Gibim, jest to super postać, bardzo dobra bańka jest na zresetowanie się. Czyli jeśli macie sytuację, w której jest ciężko, chłop wam rzuca bańkę, jest czas na reset i tak dalej, i naprawdę robi to robotę, więc warto o tym pamiętać. I schodzi bańka, musicie wiedzieć, że musicie podjechać, zrobić dojazd, zmienić pozycję, uciekać czy coś. No i wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Na sam koniec przede wszystkim, jak już ktoś tutaj dotarł, chciałem podziękować za wsparcie, które od was mam ostatnimi czasy, za wszystkie subskrypcje, za przychodzenie na moje live, za komentowanie materiałów, naprawdę wiele to dla mnie znaczy, bo jakby wszyscy razem tworzymy tą społeczność i jestem wdzięczny, tak? Wiele to dla mnie znaczy, cieszę się, że ciągle przychodzą nowe osoby, że podobają wam się materiały. I jesteście super, pamiętajcie, mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jakiś poradnik, to możecie śmiało dać w komentarzu znać, jaki by to mógł być poradnik. Zapraszam również na moje social media, które macie w opisie, jeśli sobie rozwiniecie, lub na Twitcha, streamuję codziennie. Także no, to na tyle, dziękuję wam za obecność i życzę wam miłego.